Niedawno mieliśmy zbiórkę, która osiągnęła ogromny sukces. Czy moglibyśmy poprosić o kilka słów wyjaśnień, skąd ta inicjatywa, jakich autorów się spodziewać w komiksie, jakie jest jego przesłanie, jaki jest jego cel? W pierwszej części komiksu o Amelce mamy okazję zaprezentować wielu, wielu polskich autorów. Trudno kogoś wymienić w pierwszej kolejności, także myślę, że pominę to. Ale możecie się spodziewać kogoś z czołówki tutaj polskiego komiksu, zdecydowanie. Jest to kilkunastu ilustratorów, którzy zaangażowali się w ten projekt. Jeśli chodzi o tego, czego się można spodziewać, komiks jest już wydrukowany. Premiera będzie na Dwutakcie w Toruniu, także zapraszamy tam. Pierwsze osoby będą mogły go dostać już w swoje ręce. O czym właściwie jest komiks? Jeśli chodzi o sam komiks, to jest typowo komiks wspierający, superbohaterski. Mamy tam jedną z polskich superbohaterek, chyba pierwszą w zasadzie taką na takim szerokim tytule, w takim szerokim wydaniu, nie jako postać drugoplanową, tylko pierwszoplanową. Amelka pomaga dzieciom w skrócie i dorosłym w rozwikłaniu różnych problemów, ale też pokazuje dobrą drogę, jeśli chodzi o działanie i wspieranie innych. Także taki jest nasz cel, żeby ten komiks jakby pomagał, ale też trochę rozweselał. To jest, zdaje się, pierwszy numer. Będzie więcej. Dobrze rozumiem tutaj? Tak. W pierwszym numerze mamy dwa odcinki. W trzeci numer będzie jeszcze w tym roku. Już pierwsze strony powstają i będzie wydany w takim małym magazynie komiksowym dla dzieci, który planujemy niebawem utworzyć. I lada moment więcej szczegółów. Świetnie. Gdzie możemy znaleźć więcej informacji o Amelce? Strona Amelki cały czas funkcjonuje, Amelka i Mozaika. Niebawem też powstanie strona magazynu, na którym będziemy publikować różne fajne komiksy dla dzieci, tak? Które Amelce się spodobały, albo które rekomendujemy po prostu dla małych dzieciaków. W takim razie trzymamy kciuki i nie możemy się doczekać. Dziękuję.